Dokładnie 2 miesiące pozostało do rozpoczęcia ligowych zmagań według obecnego kalendarza. Dawid Pecajło, bardzo witam serdecznie wszystkich szaleńców żużlowego ścigania i zapraszam na magazyn drugiej ligi żużlowej razem z naszym partnerem polskiżużel.pl. Dzisiaj będziemy gościć przedstawicieli dwóch zespołów, w których jakby nie patrzeć nastąpiły dosyć spore zmiany. Nie boję się użyć słowa, że w przypadku PSŻ-u Poznań jest to właśnie rewolucja, a w przypadku Polonii Piła w drugiej części programu reaktywacja. I pierwszym naszym gościem jest dzisiaj członek zarządu Spechaus PSŻ Poznań, pan Jakub Kozaczek. Kuba, witam ciebie. Dzień dobry, witam. I drugim gościem będzie Kacper Gomulski, niestety z przyczyn obiektywnych spóźni się delikatnie, tak więc, ale obiecał, że będzie zagościł u nas, tak więc nie ma się czego obawiać, że Kacpera nie będzie. Ja oczywiście zachęcam do subskrybowania naszego kanału Bez Speedway TV, zaglądania do naszej, na naszą stronę bezspeedwaytv.pl oraz polskiżużel.pl i zachęcam do aktywnego udziału w naszym live czacie, o zadawanie pytań do naszych gości. Najciekawsze z nich przedstawię w trakcie tej audycji. Jakubie, zaczniemy sobie od właśnie tematu ewolucji, jaka nastąpiła w Poznaniu ubiegłorocznej jesieni. Wiemy doskonale, że zostałeś jednym z trzech członków zarządu. Takie wiele mediów już pewnie zapewne pytało, jak do tego doszło, etap po etapie, a ja tak spytam troszkę może z innej strony. Kiedy w tobie zakiełkowała taka myśl, że jednak trzeba coś z tym zrobić, trzeba spróbować wziąć sprawy w swoje ręce? Znaczy, kiedy to zakiełkowało? No, zakiełkowało to, kiedy przyszli do mnie obecni sponsorzy PSŻ-u i poprosili mnie o pomoc, mówiąc, że tak już dalej być nie może. No to pomogliśmy, mówię pewnie, pomożemy i spróbujemy coś zrobić, żeby było lepiej. No i tak to już się stało. I coś tam próbujemy działać. Mm-hmm. Czy to był jakiś, nie wiem, kompensacja zdarzeń, czy kluczowy moment w ubiegłym roku? Jakie okoliczności? Nie, po prostu chyba sportowo już drużyna, że tak powiem, nie grała. I pewnego razu zadzwonił do mnie kolega Grzesiu Struzik, którego pozdrawiam. Przyjechał, porozmawialiśmy, czy byłbym zainteresowany, żeby coś tutaj podziałać. No i tak się zaczęło. Chłopaki mnie po prostu poprosiły o pomoc. No, pomocy odmówić nie można było w tym przypadku, no bo wiemy, że Poznaniowi się należy dobry żużel na trochę wyższym poziomie. Jesteśmy. Próbujemy. Myślę, że wszyscy kibice też tak uważają i pewne zmiany na pewno odbierają na plus. A skąd pomysł zbudowania nowego zespołu w oparciu o Kacpra Gomulskiego czy Aleksandra Łoktajewa, którzy, można powiedzieć śmiało, będą liderami tej drużyny? Zaczynaliśmy właśnie od liderów. Chcieliśmy mieć takich zawodników, którzy mogą wozić nam 13 do 15 punktów, czyli te takie przysłowiowe armaty na 15 bieg. To są tacy zawodnicy, którzy właśnie do tych zadań są stworzeni, drogie widzę. Nie tylko oni są moim zdaniem dobrymi naszymi zawodnikami. Mamy Kevina Pfeiffera, którego jeszcze będę podkreślał cały czas, że ten zawodnik ma w sobie wielki potencjał, ma bardzo dobry sprzęt i jesteśmy w stanie z niego dużo, dużo pożytecznego mieć. Mamy Wowę Borodulina, też ma 4 motocykle, jest przygotowany, chce się pokazać, lubi ten tor, jest ulubieńcem naszych kibiców. Mamy Jonasa Seifert-Calka, którego jak spojrzymy na poprzedni sezon, mimo słabszych występów drużyny, on bardzo dobrze jechał. Miał średnią prawie 2 punkty, 1,80 albo 1,90. Już nie pamiętam. No jest to zawodnik młody, perspektywistyczny, ma 22 lata. W przypadku, jakby kiedyś tam się udało gdzieś nam awansować w jakiejś tam przyszłości, jest to zawodnik, który może jechać w pierwszej lidze na pozycji under 24. Mamy też Roberta Chmiela, którego bym nie przekreślał, bo to jest dobry zawodnik, on potrzebował po prostu sprzętu,
ten sprzęt będzie teraz miał. Tutaj zapewniamy, bo będzie miał. Otrzymał już, że tak powiem, wszystko, żeby go mieć. No i mamy Chrisa Bombera Harrisa, który jak spojrzymy na występy jego w Anglii, to naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Mamy też dobrą formację młodzieżową, bo Kevin Jule Pedersen czy Aleksandr Kajbuszew mogą się w lidze polskiej pokazać. Mamy też gości, czyli Sebastiana Szostaka oraz Grzelaka. Mamy teraz wypożyczonego Oliwiera Boszkiewicza i ja zapewniam, że to nie jest koniec, że zostaną tu odpalone bomby i to dosyć konkretne i proszę tylko na nie czekać i śledzić nasz fanpage. I co zrozumiałe, na pewno rąbka tajemnicy tutaj nam nie ujawnisz w tym zakresie. Nie ma papieru, to nie będziemy nic uchylać. Będzie papier, to wszystko ogłosimy, tak jak się należy. Dokładnie tak, a kibiców niestety kibice muszą się niestety troszkę uzbroić w cierpliwość, ale myślę, że warto, patrząc na dotychczasowe wszystkie ruchy kadrowe, jakie nastąpiły ubiegłej jesieni. Nie, jest koniec, bo my wiemy, że żeby wygrywać ligę, czy żeby być wysoko, trzeba mieć juniorów. Przypomnę sezon 2019, gdy PSŻ walczył awans, troszkę na nie wyszło, przykro nam było wtedy. Mieliśmy mocną formację młodzieżową. Mieliśmy Michała Cużytkę i Marka Lutowicza. Wystarczy też spojrzeć na Ekstraligę. Tam Unia Leszno była mistrzem 3 sezony z rzędu, dlatego że miała mocną formację młodzieżową, czyli Bartka Smektała i Dominika Kuberę. No teraz był taki przypadek jeden, czyli Sparta Wrocław, że bez tego mocnego wsparcia juniorskiego zdobyli mistrza, no ale to się zdarza rzadko, tak? Czyli musimy tą formację młodzieżową dbać o nią, wzmacniać, próbować. I naprawdę mam fajnych chłopaków, bo ten i Oliwier Buszkiewicz, bardzo fajny chłopak i chce jechać i na pewno będziemy mieli z niego duży pożytek. No, myślę, że inwestowanie chociażby właśnie poprzez dodatkowe jazdy w drugiej lidze żużlowej w polskich młodzieżowców, myślę, że tutaj jak najbardziej się sprawdza i jest warte tego. No i właśnie a propos mowy o młodzieżowcu, zmieniły się przepisy przed tym sezonem dotyczące między innymi młodzieżowca. Jakbyś ocenił zmianę regulaminu, jaka nastąpiła, czyli między innymi właśnie zagraniczny młodzieżowiec oraz zerwanie z zasadą zawodnika U24, której już w tym sezonie najbliższym nie będzie? Po prostu tych zawodników nie ma. Nie ma skąd ich brać, a kwoty, które sobie żądają za podpisy, są niejednokrotnie wyższe od zawodników, którzy są seniorami. Wystarczy, że panu przytoczę, mamy zawodnika Benjamina Bassa, który jest u nas zawodnikiem, który ma ważny kontrakt. Nie mamy podpisanego aneksu finansowego. Dlatego, że chłopak, który jeszcze nie zdobył ani jednego punktu, podkreślam, ani jednego punktu w Lidze Polskiej, bo nie zdobył, wymagania ma zbliżone do Kacpra Gomorskiego czy Aleksandra Łoktewa. No to troszkę się tutaj, no wszystko się to rozjechało. Musimy wpuszczać więcej zawodników do ligi, no dlatego, że tych zawodników nie ma. Jeżeli jest 10 zawodników i 10 miejsc, no to zawodnicy będą podbijać stawki, a te kluby w pewnym momencie pękną, prawda? No niestety. Musimy to wszystko wyważyć, to wszystko musi być wyważone, no bo trzeba patrzeć przede wszystkim, bardzo, bardzo trzeba patrzeć na budżet, żeby wszystko, co na papierze, było zapłacone, a nie obiecane. Tak, no myślę, że od paru sezonów obserwujemy już taką właśnie rosnącą bańkę, jeśli chodzi o kwoty uposażenia zawodników i to szczególnie młodzieżowych, chociażby też daleko nie patrzeć. Przykład Bartka Kowalskiego i okoliczności jego transferu podczas ostatniego okienka transferowego no wywołały trochę tutaj, nie powiem, że fermentów w środowisku żużlowym, ale no na pewno troszkę niesmaczna sytuacja nastąpiła. No i to jest, można powiedzieć, pokłosie tego, że zawodnicy, którzy no nie do końca mają tak naprawdę jakieś już zdobycze, punktowe sukcesy, bo przecież Bartek Kowalski... No tak, bo ten zawodnik w Ekstraklasie zdobył 9 punktów, panie redaktorze, przez cały sezon. Został sprzedany za 600 tysięcy, tak? Swego czasu kiedyś nasz były trener bajarski został sprzedany za 600 tysięcy, Storonia chyba dostali, to był najdroższy transfer w historii. Kowalski się zrównał, prawie, że z nim. No zrównali się, bo też 600 tysięcy.
Finansowo tak, a co do osiągnięć, no to tutaj trzeba sobie samemu. No to tutaj duża różnica, prawda? Czy są porównywalne. Na listopadowej konferencji wspominałeś, że głównym celem PSŻ-tu Poznań na ten sezon są play-offy. A jeśli chodzi o, jeśli ten cel zostanie osiągnięty, jak rozumiem, te bomby, o których wspomniałeś, rozumiem, że mają przybliżyć też do walki w tych play-offach o najwyższy cel, jakim jest awans. Walczymy o play-offy, co przyniesie życie. Zobaczymy, nie stawiamy presji. Jak się uda, będziemy się bardzo cieszyć i na pewno podejmiemy rękawice. Bo i tak nie poddamy się. No myślę, że tutaj kibice są zachwyceni, że strednicy tutaj są dosyć optymistyczni i że patrzą do góry, a nie na dół. Ostatnio taki popularny temat dosyć obwodnienia liniowego, jaki jest wymagany teraz od nowego sezonu w PGE Ekstralidze, ale idąc też, można powiedzieć, myślami do przodu, niektóre kluby już wybiegają też do przodu i między innymi za sprawą chociażby twojej firmy, drużyna Startu Gniezno skorzystała właśnie z usług twojej firmy i zrobiła takie odwodnienie liniowe, mimo iż na poziomie pierwszoligowym nie jest to jeszcze konieczne. A odpowiedz, czy w przypadku, gdy PSŻ Poznań awansuje do pierwszej ligi, po tym sezonie na przykład, czy taka inwestycja jest przewidziana już w momencie, gdy PSŻ będzie jeździł na pierwszoligowych torach? Jeśli by się to udało, to myślę, że wspólnymi siłami, może PSŻ zasponsoruje koryta, ja zasponsoruję ułożenie i wspólnymi siłami jesteśmy w stanie to zrobić, bo jest to niewątpliwie duży wydatek dla klubu, bo i dla Gniezna, czy dla Leszna, gdzie też robimy to odwodnienie liniowe, no to jest to duży koszt, bo to jest 1 000 000 zł. No, można oczywiście tańsze koryta dać, tak, ale no nie spełniają one wymogu na ekstraligę, prawda? Czyli jest to 1 000 000 zł, żeby to wszystko odprowadzić, tym bardziej, że u nas na Golęcinie nie ma za bardzo gdzie tej wody odprowadzać, bo ta instalacja, która jest istniejąca, leży pod torem, nikt nie ma map, gdzie ona jest, czy jest zatkana, czy jest drożna. To są rury z lat, kiedy ten obiekt był budowany, czyli bardzo stare i tam nikt nie wie, gdzie jaka rura idzie i do czego służy. Także nikt nie wie, w całym po prostu w poszukiwaniu żył wodnych należy odnieść się do jakichś historycznych map. No tak, że wtedy tych map się nie robiło, bo to były inne czasy, nie? Budowali w czynie społecznym i tych zostawało. No, dokładnie tak, bo chociażby między innymi trybunę stadionu przy Golęcinie chociażby tak, też są. W Gnieźnie na przykład natknęliśmy się na jakąś rurę. Nikt nie wiedział, co to leci, gdzie to leci, czy to zakręcić, jak to naprawić, bo to była jakaś rura tam sprzed wojny, tak? I wszyscy, co to jest? No, w końcu tam przyszedł jakiś pan Kazio, który miał 80 lat i tam coś powiedział, o to jest od tego, to tak może być. Zasypać je już. Zasypać historię, otworzyć nową. Właśnie, bo tutaj już skoro zacząłem o odwodnieniu liniowym, czy jest jakiś plan właśnie, chociażby właśnie w porozumieniu, bo wiemy, że tutaj POSIL jest tutaj właścicielem też tego stadionu i czy jest jakiś plan ewentualny właśnie w razie awansu PSŻ-tu, czy na modernizację trybun, stadionu, budowę oświetlenia, czy już jakieś wstępne rozmowy na ten temat trwały? Były rozmowy, to nawet były chyba w roku 2019, kiedy jeszcze pan Łaziński prowadził i było wtedy zapewnienie pana prezydenta, że ten obiekt przygotują w ten sposób, żeby ta pierwsza liga mogła w Poznaniu jechać. To było w 2019 roku, myślę, że nic się nie zmieniło, tym bardziej, że przyszły rok będzie rokiem wyborczym, także myślę, że będzie z tym problemem. W razie czego zostanie coś takiego przygotowane przez miasto, przez Poznań. No myślę, że sukces tutaj jest wręcz wskazany, żeby troszkę zmotywować też miasto do większego działania. Tak jak w Poznaniu musi być wynik. Warta miała wynik, trybuny w Grudzisku były zapełnione. Nie ma wyniku, teraz byłem na meczu z Łęczną, to tam było chyba 600 osób na tym meczu, na ekstraklasie piłki nożnej. Także no, niestety.
Musi być w Poznaniu, tylko jest jeden wyznacznik. Wynik. Nie ma wyniku, nie ma kibiców. Jest wynik, tam kibice. No i nie ma inwestycji zapewne, bo to wiadomo, jedno napędza drugie, wyniki napędzają drużynę, a awans jakiś w hierarchii, powiedzmy, żużla i ważności klubu też tutaj myślę, że ma znaczenie też, jeśli chodzi o kartę przetargową w negocjacjach z miastem. I właśnie jak obecnie wyglądają te relacje z miastem, czy wsparcie finansowe jest na tyle duże, żeby poczynić jakieś większe inwestycje, jakieś mniejsze lub większe inwestycje? Widzę, że nie, się miasto, ja panu może powiem krótko na temat. Mamy budżet 2,2 miliona, miasto dotuje klub kwotą wysokości 250 tysięcy. Nie będziemy tego komentować, bo to nie będziemy. Cieszymy się, że mamy wsparcie i może na tym zakończmy. Ja mam nadzieję, że po prostu, że jeśli będzie ten wynik, ten sukces, to musimy jakieś wsparcie mieć troszeczkę wyższe. Na tą chwilę niech nam zaufają, niech zobaczą, że wszystko jest ok. I tak do tego podchodzimy, że na razie jest tyle, a może uda się tą dotację jakoś zwiększyć na kolejne sezony. Jeśli mowa o współpracy, mam tutaj bardzo ciekawe pytanie z live czatu naszej Wicki. Czy będzie nadal kontynuowana współpraca ze Stalą Gorzów? Nie, nie będzie. Współpraca ze Stalą Gorzów, no. Jak ta współpraca polegała w zeszłym sezonie chyba tylko na tym, że Piotr Paluch był trenerem naszej drużyny. Ja bardzo chętnie mogę rozmawiać z każdym klubem, my jesteśmy otwarci na wszystko, ale no taka współpraca tutaj nie miała większego sensu, moim zdaniem, no bo my dla Stali już nic nie mogliśmy zrobić, a oni chyba dla nas, prawda? Aczkolwiek zapraszamy nas z kibiców z Gorzowa, zapraszamy działaczy i jesteśmy otwarci na wszystkich. Nie chcemy się z nikim kłócić. Chcemy po prostu, że wszystkim żyć w zgodzie. Jasne, czyli można powiedzieć, że dwuletnia współpraca, która kiedyś była nawet ogłaszana na konferencji właśnie drużyny Stali Gorzów, rozumiem, że dobiegła oficjalnie końca. Tak. Ale znaczy, odkąd my tutaj jesteśmy, to z nami też się nikt nie kontaktował, także dla nas tutaj współpracy, tutaj my jej nie widzieliśmy. Rozumiem. Czyli podsumowując, dwa lata współpracy nie przyniosło takiego zamierzonego efektu, jaki by mógł być widoczny po tych dwóch latach. No mi się wydaje, że tutaj drużyna Stali objeżdżała sobie tylko zawodników przy CWD-ie, to był taki poligon, ta druga liga. No my teraz też mamy troszkę inne priorytety, nie chcemy tylko sezonu objechać, a chcemy trochę w tej drugiej lidze namieszać. Czyli wejść do playoffów, potem może jak się uda, to gdzieś jeszcze, Pan Bóg da, jedziemy o coś, a nie tylko, żeby sezon objechać. No niewątpliwie transfer i budowa drużyny od właściwie zera tutaj, no, jakby nie patrzeć, zmienia w ogóle położenie i układ sił w całej lidze. No i właśnie, czy według ciebie druga liga żużlowa w tym sezonie będzie najatrakcyjniejszą polską ligą, patrząc pod względem tych transferów, które nastąpiły we wszystkich drużynach drugiej ligi i pod względem też no, na pewno formatu rozgrywek, bo wiemy, że play-offy sześciozespołowe w Ekstralidze oraz pierwszej lidze będą, w drugiej lidze nadal pozostają te czterozespołowe i jak byś oceniał właśnie rozkład sił w tej lidze, kto według ciebie będzie najgroźniejszym rywalem dla PSŻ-u w walce o play-offy? Najgroźniejszy rywal to jest zdecydowanie Kolejarz Opole i moim zdaniem Stal Rzeszów. Nie możemy też skreślać Unitarnów czy Lokomotywy Daugavpils. No Rawicza to ja się nie boję. Po prostu się nie boję. No troszkę jest słabsza Polonia Piła, aczkolwiek trzymam za nie kciuki, bo od lat jestem kibicem Polonii Piła. Ja tam na pierwsze mecze żużlowe właśnie jeździłem do Piły i do Gniezna i bardzo im kibicuję i liczę na to, że oni powstaną. Teoretycznie na kartce wyglądają najsłabiej, ale kto wie, co mogą, kto wie, czy nie odpalą. Mają Tomasa Helmi Odnesona,
jest Max Dilger, jest Artur Roszke, który jest nieobliczalny. To nie jest drużyna kelnerów, tak? Tak jak ich tam troszeczkę opisują, że piła będzie na pewno ostatnia. W żużlu nie takie rzeczy były, się działy i jeśli ktoś by mi w zeszłym sezonie powiedział, że Landshut awansuje do pierwszej ligi, to bym się popukał w głowę, prawda? A tutaj Landshut wdarło się do playoffów, no i tam w finale spotkały się z Opolem, który już szampana otwierał przed finałem, no i tak się to skończyło, że szampany wypiła drużyna z Landshut, tak? Także Żużel jest nieobliczalny, wystarczy jedna kontuzja w jakiejś drużynie i mamy problem, tak? Czy to lider z Opola, czy lider z Poznania, czy lider z Rzeszowa i mamy poważny problem. No ja cały czas mówię, wszędzie mówię, że najgroźniejszą drużyną jest Kolejarz Opole i tego się trzymam. No i takie właśnie tak uważam, że Kolejarz Opole i Stal Rzeszów to są najgroźniejsze rywale do awansu do pierwszej ligi. Do awansu, walce o playoffy i awans do pierwszej ligi. Czyli twoja czwórka na playoffy? Jakbyś miał wymienić tak przedsezonowo? Przed sezonem. Zaznaczam pierwsze miejsce Opole, Poznań, Rzeszów, Tarnów i to jest moja pierwsza czwórka. No i potem dalej to już się wszystko zaczyna od nowa. Ja już mam poukładany w głowie plan, także w playoffach my będziemy bardzo, bardzo, bardzo nieobliczalni i mocni i tego się trzymam. Nie musimy wygrać rundy zasadniczej, a liczy się ten najważniejszy. Szampana pije ten, kto wygrywa playoffy, a nie rundę zasadniczą, prawda? I tego się trzymajmy. Dokładnie tak, patrząc właśnie, wspomniałeś o dokonaniach drużyny z Landshut, która też wcale nie wygrała fazy zasadniczej, a okazała się w fazie finałowej najlepsza i w tym momencie, w tym sezonie wystąpi w rozgrywkach Ewina pierwszej ligi i też nie jest bez szans na pewno, żeby się... I gratuluję drużynie z Landshut i ich menadżerowi. Pozdrawiam pana Sławkę, który ją ma serdecznie. Tak jest, ja się także również dołączam do pozdrowień. Taka kwestia odnośnie właśnie wspomniałeś o Beniaminie Basso, że ma takie dosyć spore wymagania finansowe, a czy jego status w zespole, jak rozumiem, jest aktualny, czyli jest zawodnikiem PSŻ-tu Poznań i jest zawodnikiem PSŻ-tu Poznań i cały czas jest, czekamy, aż trochę być może ochłonie mu głowa i przestanie słuchać ludzi, którzy tam mu jakoś doradzają i być może się z nim dogadamy i wystąpi w Poznaniu. Ale mówię, nie możemy po prostu dopuścić do tego, żeby ktoś, kto nie zdobył jeszcze punktu, miał większe wymagania od liderów, prawda? Bo to by było już naprawdę koniec świata. Z pewnością kominy płacowe nie są dosyć dobrze wspominane, chociażby właśnie przez spółki Skarbu Państwa też, ale już nie będziemy wchodzić w politykę, skupimy się tutaj i wyłącznie na drugiej lidze żużlowej. Czy jakiś obóz przygotowawczy jest planowany dla drużyny PSŻ-tu Poznań przed sezonem? Zostało, tak jak już wspomniałem na początku, 2 miesiące równe, pierwsze sparingi pod koniec marca, czy jeszcze przed nimi właśnie będzie jakieś zgrupowanie wszystkich zawodników? Jest przewidziane zgrupowanie 24-27 lutego. Zgrupowanie odbędzie się w Gdańsku. Będą zawodnicy mieli hotel do dyspozycji nad samą plażą. Tam troszkę się zintegrują, poznają, poćwiczą, pobiegają. I na tym ten obóz ma polegać. Ma być bardziej taki integracyjny, aniżeli sportowy. Żeby ta nasza drużyna była monolitem, żeby jeden za drugim stał, żeby się chłopaki polubili, poznali i żeby na torze byli drużyną, a nie tylko panami, którzy przyjeżdżają na mecz, jak ja to mówię, wystawiają fakturę, jadą do domu i nie wiedzą, jak się kolega z drużyny nazywa. Dlatego chcemy ich zintegrować, żeby się poznali, żeby stanowili monolit i to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli drużynę. Patrzę na nasz live chat. Takie pytanie o plany być może przyszłe troszkę odnośnie szkółki żużlowej. Pyta jeden z użytkowników, jeśli już to za rok, a co z adeptem, który jest już chętny w tym roku? Czy będzie jakoś szkolony przez ten rok?
jeżeli ten, to trener Gomulski na pewno go na trening, że tak powiem, zaprosi. I chłopak, jeżeli umie jeździć, to nam się na pewno pokaże. Trener go po szkoli i jedziemy. Bardzo byśmy chcieli mieć wychowankę, aczkolwiek nie mamy bazy, nie mamy gdzie postawić warsztatu, magazynu. Ale to jest temat właśnie do omówienia z Posirem i dajemy sobie czas ten rok, żeby to spróbować to zrobić. Wiemy, że jest to problem ze względu na lokalizację Gręcina, że to jest obiekt niezamykany, tam może każdy wejść, może sobie wszystko otworzyć, wystarczy tylko przyjść, przez szlaban przejść, przez nikogo niezauważone i sobie na przykład do magazynu się włamać. Zresztą nasze osoby funkcyjne miały pełno narzędzi. Wszystkie narzędzia zostały ukradzione w zeszłym sezonie, także teraz musieliśmy tych narzędzi sporo nakupić, żeby mieli czym pracować. Przy okazji pozdrawiam wszystkich członków stowarzyszenia i dziękuję za społeczną pracę, którą wykonuję, którą wykonują, za ich zaangażowanie. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni i razem możemy zrobić wiele. Samemu to ani ja nic nie zrobię, ani wy nic nie zrobicie, ani nikt nie zrobi. Musimy być zespołem, mamy zarząd, mamy członków stowarzyszenia bardzo oddanych w sprawie, mamy dobrych zawodników i nic tylko jechać, a kibiców zapraszamy, żeby nam kibicowali i tu mnie przechodzili na mecz. Tak, i pytanie tutaj można powiedzieć takie typowo kibicowskie, czy tutaj próbuję je dojrzeć, czy jest już znana nazwa piwa, jakie ostatnio sonda była na profilu, czy już została ona wybrana? Jeszcze nazwy nie ma, ale wybieramy, kapituła wybierze z tych nazw, które przedstawili nam kibice. No mi się najbardziej na przykład podoba nazwa żużlowe, no ale to nie ja będę decydował. Tak jak tutaj wszystko było, decydowali kibice i jaką koszulkę chcą mieć kibicowską, jaki kevlar zawodnicy mają mieć. I tak samo tutaj będziemy wybierać spośród nas, które przedstawili kibice i wybierzemy jakąś fajną nazwę chwytliwą, żeby to piwo się fajnie prezentowało. A najprawdopodobniej zrobię browar sady. To było też zapytanie, jakie browar sady zrobić. Dokładnie. Najprawdopodobniej, jeszcze nie na pewno. No, myślę, że jedna z fajniejszych akcji właśnie taka możliwość, żeby kibic namacalnie mógł wybrać tak naprawdę to, co jest dla ludu, można powiedzieć, bo to jakby nie patrzeć kewla, koszulka, czy no, chociażby utożsamianie się trochę z klubem poprzez takie produkty jak piwo, no bo jakby nie patrzeć, no, na mecz się idzie z przyjemnością po to, żeby spędzić miło czas ze znajomymi i z rodziną, a przy okazji cieszyć się też z być może z sukcesów drużyny. Tak więc ja też mam takie tutaj w tym miejscu pytanie odnośnie jakichś innych akcji marketingowych, czy jeszcze jakieś są przewidziane w tym zakresie, bo nie da się ukryć, że przez ostatni czas nie było tego za wiele, a was, mówię, z nowym otwarciem tutaj zmieniło się też podejście klubu właśnie wobec kibiców. Będzie dużo akcji marketingowych, z tym, że nie do mnie to pytanie, bo ja akurat jestem w marketingu słaby i mamy kolegę w zarządzie Tomka Tasińskiego, on o tym marketingu wszystko wie i przepraszam bardzo, ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno ma pełno pomysłów z pozostałymi członkami stowarzyszenia, mamy grupę medialną, oni pomysłów mają pełno i oni napędzają nam te działania marketingowe i one cały czas będą działania marketingowe, żeby kibicom się podobało, żeby kibice przychodzili i żeby byli kibice zadowoleni. No i myślę, że tak też idąc tą drogą za jakiś czas pewnie to nastąpi, jeśli już część kibiców się nie, że tak powiem, nie zmieniła zdania i nie wróci na ten stadion właśnie w najbliższym czasie. Wrócą, będzie wynik, to kibice wrócą, będzie dużo atrakcji, bo będą place zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie takie dmuchane różne, będzie wata cukrowa, popcorn, wszystko, żeby te całe rodziny przyciągać, bo przecież żużel to jest sport rodzinny i bardzo chcemy, żeby ci kibice wrócili. Kibice, nie ma się co obrażać, było, minęło, teraz jest nowe, jedziemy wszyscy razem i razem jedziemy po zwycięstwo.
To mimo wszystko temat, który poruszyłem odnośnie modernizacji, czy jakieś mniejsze bądź większe prace są przewidziane na stadionie, bo wiemy, że to został tutaj już na jesieni, dosypana została nawierzchnia, tak więc myślę, że w nowym sezonie będzie zupełnie inna jakość tego toru, ale czy takie prace, podejrzewam, że stricte infrastrukturalne pewnie, podejrzewam, to pytanie dotyczy. Tor już nasz toromierz ułożył w grudniu. Odwodnienie, które mieliśmy, studzienki zatkane tam pod zegarem, zostały odróżnione. Zamówiliśmy włókno i wyczyściliśmy. Są drobne usterki pokazane w protokole PZMOT-u, które mamy naprawić. Na pewno to zrobimy. Przygotujemy stadion tak, żeby nikt nie miał do niego zastrzeżeń. Mamy już klubowy ciągnik, będzie nowa polewaczka. Tą starą zaznaczam, że też trochę odreperowaliśmy, ale będzie jeszcze jedna i będzie być może jeszcze jeden traktor, żebyśmy nie musieli nigdzie chodzić i się prosić, żeby wszystko było nasze i żebyśmy mogli spokojnie sobie wszystko przygotowywać i się szykować jak należy, a nie się martwić, czy polewaczka nam dzisiaj odpali i czy w traktorze będzie paliwo, czy opona nie pęknie i tak dalej. Musimy mieć dwie polewaczki, jedna rezerwowa, wtedy śpimy spokojnie. Dwa traktory, jeden mamy do góry z posiru, w razie czego, jak nam się coś zepsuje, to można pożyczyć. I musimy na razie działać tak, żeby mieć swój sprzęt, potem będziemy działać z infrastrukturą wspólnie z posirem. I się kibice nie bójcie, wszystko będzie dobrze i żeby tutaj, żeby w końcu w Poznaniu był dobry żużel. Żeby był dobry żużel, to trzeba tutaj właśnie zbudować drużynę i być samowystarczalnym. Pytanie kolejne z live chatu. Co dalej z klubową stroną internetową, bo wiemy, że tutaj też jakiś techniczny problem jest wciąż i czy ona będzie funkcjonowała, czy ten problem jest już znany i będzie rozwiązany? Tak, jest już naprawa strony internetowej zlecona firmie zewnętrznej, żeby ją uaktualnili, naprawili, żeby wyglądała tak jak strona internetowa porządnego klubu, no bo na razie no, nie da się wszystkiego, panie redaktorze, od razu zrobić, ale my małymi krokami do przodu jedziemy i wszystko będzie dobrze. No tak, na pewno metoda małymi łyżeczkami, nie chochlą, jest tutaj jak najbardziej wskazana. Kolejne pytanie z live chatu. Czy będą spotkania w szkołach z zawodnikami, jak w pewnym czasie było to robione? Jeśli pozwoli na to ta sytuacja cała z tą pandemią, no to oczywiście, że tak, jesteśmy za, chcielibyśmy iść do szkół z zawodnikami, tym bardziej, że mamy zawodników i trenera blisko, bo mamy blisko Kevina Pfeiffera, mamy blisko Kacpra Gomorskiego, mamy trenera blisko, mogą sobie iść z motorem, tym dzieciaczkom pokazać, oni połkną bakcyla i rodziców nam na stadion przyprowadzą i chcielibyśmy, no ale teraz jest taka sytuacja, jaka jest, no i co my tak naprawdę możemy? Nawet na tą chwilę prezentacji nie można zrobić. Już mamy tyle fajnych pomysłów, jak prezentację przed meczem robić, a w tej chwili jest najprawdopodobniej prezentacji może nie być w sezonie. A jest tyle fajnych pomysłów. Tak, aczkolwiek w zeszłym sezonie, z tego co pamiętam, w trakcie sezonu już te prezentacje były dozwolone. Tak. I oby były teraz, bo wszystkim się będzie podobać. No ja myślę, że jeszcze biorąc pod uwagę dzisiejszą chociażby wypowiedź ministra zdrowia, że w marcu już te restrykcje powinny być zniesione, to jest... O, to dobrze, to znaczy, że tak będzie. To jest oczywiście otwarte pytanie cały czas. No jednak jeśli myśląc optymistycznie, sezon wyruszy razem z kibicami, nie tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie, no to myślę, że i park maszyn będzie otwarty dla dziennikarzy, co też było według mnie absurdem zeszłego sezonu, że park maszyn był zamknięty, a tak naprawdę wszyscy się spotykali na parkingu przed nim i tak naprawdę to jest to troszkę takie sztuczne przepisy według mnie. No, zobaczymy jak będzie. No, ja jestem optymistą jeśli chodzi o to co będzie dalej. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie położy ręki na nasz ukochany sport i że będziemy się cieszyć razem z zawodnikami i kibicami. Patrzę też na live chat, czy tutaj mamy jeszcze jakieś ciekawe pytania.
Tak, tutaj mam jedno z ciekawszych pytań. Kilka lat temu prezydent miasta przy okazji indywidualnych mistrzostw świata juniorów mówił, że żużel jest drugą dyscypliną sportową w Poznaniu, zaraz po piłce. Czy pana zdaniem nadal jest to aktualne i czy zgadza się pan z tą opinią? No oczywiście, bo ja uważam, że po Lechu my będziemy mieli największą frekwencję w Poznaniu, no bo kto nas może przebić? No na Lecha wiadomo, zawsze kibice przychodzą i na żużlu kibice też przychodzili, bo wystarczy spojrzeć na rok 2019, na finał z Polonią Bydgoszcz. Tam był cały stadion tych kibiców. Cały stadion przyszedł kibiców, chcieli zobaczyć ten awans, no i prawie awans był, no wyszło jak wyszło, już trudno, czasu się nie cofnie. I ja uważam, że tutaj spokojnie 2-3 tysiące kibiców może się pojawić na Galancinie przy dobrych wynikach. Ja cały czas czekam na pierwszy mecz z Polonią Piła. To są takie derby, Polonia wraca, PSZ pojedzie u siebie i tam liczę na dużą frekwencję, tym bardziej, że to jest ten weekend wielkanocny, być może to będzie w poniedziałek wielkanocny, to jest taka tradycja iść na żużel w poniedziałek wielkanocny, prawda? Ja pamiętam za dzieciaka to się właśnie jeździło. Wujek z ojcem do Gniezna czy do Piły na poniedziałek wielkanocny na żużel, tak? Także ja uważam, że żużel jest drugą dyscypliną po piłce i na to liczymy. My na to liczymy, wiemy, że będzie dobrze i frekwencja będzie na stadionie. Kibice się odbrażą i będzie dobrze. Dokładnie tak. Kolejne pytanie. Czy zawodnicy będą na platformie przed zawodami się z kibicami witali, ale tu już można powiedzieć po części odpowiedziałeś, że w zależności od tego, jakie będą możliwości restrykcyjne i tak dalej, to prezentacja czy inne atrakcje, które są normalnie przewidziane w programie zawodów, będą się odbywać, także tutaj myślę, tak, zawodnicy do was wyjdą, nic się nie bójcie, oni są dla was, to są wasi zawodnicy i na pewno przyjdą przybić wam pionę i się z wami powitają, pożegnają, przybiją pionę i wam pomachają. Także o to się nie martwcie, mamy naprawdę bardzo fajną drużynę i ja tutaj uważam, że chłopaki będą tworzyć team, prawdziwy team. Oni są dobrani charakterami, tu nie ma żadnych gwiazdorów, nie gwiazdorów. Tu każdy jadąc bieg spojrzy na kolegę z drużyny, żeby mu pomóc. O tym jestem przekonany. Czy będzie w Poznaniu złoty kask? Pyta inny z kibiców. Pierwszy raz słyszę, czy będzie złoty kask. Czyli nie było tematu tak naprawdę podjętego? Był temat mistrzostw polskich par klubowych. Mistrzostw polskich par klubowych to ma być impreza przed rozpoczęciem sezonu. Nieoficjalnie wiemy, że będzie w Poznaniu, ale oficjalnie to jeszcze nie wiemy. Także na tą chwilę nie ma tematu, a jak tylko będzie oficjalna informacja, to podamy ją oczywiście w mediach, żeby wszyscy wiedzieli. Nieoficjalnie ma być u nas, ale zobaczymy. Nie ma to, jak to ja mówię, nie ma papieru, bo to jeszcze nic nie wiadomo. Dokładnie tak. I na koniec takie pytanie. Czy wiadomo już coś więcej o prawach telewizyjnych w drugiej lidze? Za jaką telewizją głosuje PSZ? W jakich godzinach chcieliby rozgrywać mecze działacze PSZ Poznań? Jeśli będzie telewizja, to nie będzie meczy niedzielnych pokazywanych, tylko będą pokazywane mecze, które odbędą się w sobotę o 14, czyli nie będzie już tych meczy o 12. Czyli ta drużyna, która ma mecz transmitowany w telewizji, to jedzie w sobotę o 14, a ten, kto nie jest w telewizji, jedzie sobie w niedzielę i może sobie jechać o 15, o 17, jak chce. Tylko jeden mecz danej kolejki jest pokazywany w telewizji. A jaka telewizja będzie, to nie jest wszystko jedno. Czy już znani są mniej więcej kandydaci, bo było słychać ze strony PZMOT-u, że wpłynęły 4 oferty bodaj. Czy z któraś z tych ofert jest dla ciebie, uważasz, taka wybijająca się ponad inne, czy każda z nich, byle tylko druga liga miała szansę się pokazania, będzie dobre? To znaczy ja nie będę się wypowiadał, bo to jest sprawa PZMOT-u, oni załatwiają ten temat telewizyjny, nie chcę, żeby ktoś tam się obrażał czy coś, także oni na pewno to ogłoszą. Ja nie wybieram telewizji, wybiera to PZMOT, także my jako klub na pewno zaakceptujemy wybory i tyle.
No i liczmy, że będzie taka możliwość, bo wiadomo, nie każdy kibic będzie zawsze miał taką możliwość, czy to możliwości finansowe, żeby jechać chociażby, nie abstrakcyjnie do Daugavpils, czy może Rzeszów-Tarnów, to są długie podróże i wiadomo, że to nie jest mały wydatek, tak więc ale kibicujmy wiesz, ten... Najlepiej przyjść i obejrzeć na żywo żużel. W telewizji, to co to za żużel? To nawet mi się w telewizji nie chce oglądać. Wolę iść na żywo, poczuć ten metanol i wtedy się czuję, że człowiek jest na żużlu, a nie gdzieś tam w telewizji ogląda. No z pewnością tak i ja też zachęcam, ponieważ dopóki nie byłem na stadionie żużlowym, to też miałem zdanie na temat żużla takie dosyć mało wiarygodne, ale to jest tak, jak mówię, to jest tak wciągający sport, że za pierwszym razem już można ten sport bardzo pokochać po pierwszej wizycie na stadionie, tak więc zachęcam wszystkich jeszcze nieprzekonanych, którzy nie byli, do zasiągnięcia na trybunach, a nie przed telewizorem. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Jakub Kozaczek. Bardzo dziękuję Tobie, Jakubie, za obecność. Niestety Kasper Gomułski niestety się chyba nie wyrobił. Widzę, że się nadal nie połączył, tak więc niestety dzisiaj program bez niego. Ale dziękuję Tobie, Kuba, jeszcze raz i powodzenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców, członków stowarzyszenia i zapraszam Was wszystkich na Golęcin. Pierwszy mecz z Piłą, jedziemy derby i na pewno będzie na co popatrzeć. Będzie. Lany tak poniedziałek to będzie. Lany poniedziałek. Tak jest, tak więc zapraszamy i życzymy dużo emocji w nadchodzącym sezonie. Dzięki jeszcze raz, Kuba. Dziękuję, miłego wieczoru, do usłyszenia. A w dalszej części programu mamy przedstawicieli Polonii Piła, tak więc chciałbym tutaj powitać naszych gości. Jest the first our guest is Thomas Jonasson, rider Polonia Pila in next 2022 season. Hello, Thomas. Thomas. Hello. Maybe more louder. Okay, we have some sound problems with Thomas and view problem with Marcin. Hello, cześć Marcin, słyszymy się? No cóż, to jest program na żywo, tak więc tutaj takie problemy mogą nastąpić. Thomas, could you your speaker more louder? Tak więc przepraszamy za delikatne problemy techniczne, troszkę tutaj nam się wymknęła ta transmisja spod kontroli. Nie widzimy Marcina, nie słyszymy Tomasa, teraz także nie widzimy. Hello Tomas, do you hear me? Hello. Hello, Thomas. Hello, Thomas.
Okej. Maciej, słyszymy się. Halo, halo. No, no i to jest właśnie uroki live'a. No, Tomasz tutaj próbuje się mi skontaktować, może mu się uda. Very bad. I hear you, but very bad. Maybe you must change settings of your speaker. Oh. Tak więc mamy problemy dźwiękowe ze strony Tomasa Jonassona, problemy wizualne i dźwiękowe ze strony Macina. Tak więc miejmy nadzieję, że jeszcze jest szansa się uporać z tymi problemami. Hello, Tomas. Okej. No cóż, dam jeszcze 3 minutki naszym gościom, jeśli się nie uda tutaj z nami im połączyć. Na tym będziemy musieli niestety zakończyć nasz dzisiejszy magazyn. Troszkę szkoda, ponieważ tutaj na pewno kibice z Piły przygotowali pytania dla naszych gości. Hello, Thomas, do you hear me? Marcin Kozda się już nie połączył. Thomas, can you try your speaker once again? Say something. No, sorry. Sorry, but I don't hear you. Maybe put your headphones. It will be better. Marcin Kozdaś także cały czas walczy z podłączeniem się do programu. Niestety wygląda na to, że będziemy musieli zakończyć nasz program, ponieważ z powstałych problemów technicznych niestety no, nie jesteśmy w stanie kontynuować programu. Tak więc przepraszam za moich gości, za problemy techniczne, jakie moim gościom się przytrafiły. Może ostatnia szansa, maybe last chance, Thomas. Can you speak something? Mm-hmm.
We see you, but we don't hear you. No niestety, chyba na tym będziemy musieli zakończyć nasz dzisiejszy program, tak więc przepraszam za zaistniałe problemy techniczne i obiecuję, że do drużyny Polonii Piła jeszcze wrócimy. Tak więc dziękuję za dotychczasową część programu i zachęcam pomimo tych problemów do obserwowania nas, do przeglądania naszych stron, naszej strony internetowej, naszych artykułów, polubienia naszej oczywiście strony na Facebooku. I za dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych magazynów. Dobranoc.